O najpilniejszych potrzebach tarnobrzeskich seniorów rozmawiali radni podczas ostatniej sesji Rady Seniorów. Tych potrzeb, jak się okazało w trakcie dyskusji, jest wiele. Głównymi problemami osób starszych są przede wszystkim doskwierająca samotność oraz ograniczone brakiem finansów możliwości obcowania z kulturą. Są w tej chwili dostępne, ogólnodostępne takie właśnie występy młodzieżowe, jakiś tam, prawda, koncercik też lokalu, znaczy zespołu takiego lokalnego, ale nam się marzyłoby chociaż raz z prawdziwych aktorów zobaczyć, a nie możemy poświęcić, ja mam 1500 zł emerytury i ja 1/15 nie poświęcę na mojego dochodu miesięcznego na dwugodzinny spektakl teatralny, bo by mi zabrakło na podstawowe jakieś rzeczy. Podczas obrad radni zgłaszali również problemy seniorów dotyczące służby zdrowia. O prawach pacjenta oraz o tym, gdzie można się z nimi szczegółowo zapoznać, mówiła lekarz Halina Mudrecka. Prawa pacjenta to jest rzecz od wielu lat istniejąca, tylko nie każdy sam interesuje się tym. Przeciętny pacjent może w każdej przychodni, mamy wydrukowaną taką wielką książkę, o wiele grubszą niż prawa lekarza, również zapytać danego lekarza, bo może to przekazać. Przyznam się szczerze, pracuję 20 parę lat i chyba może ze dwa razy spotkałam się z prośbą, że ktoś by sobie chciał obejrzeć. Macie Państwo wszyscy do tego prawo i właściwie no, to nikt nie broni, nikt nie ukrywa w każdym bądź razie. Radni wspólnie starali się o pomysły będące rozwiązaniem wszystkich problemów, które dotykają seniorów. Nie ukrywali, że w realizacji niektórych z nich liczą na wsparcie miasta.